Witamy szlachetnych Lachów, Lechów, Wenedów, Sarmatów, Polaków, Polaków. Drodzy Państwo, witamy z Krakowa, spod Skałki. Naprzeciwko nas Kościół Świętego Stanisława, po drugiej stronie Kościół Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, z kultem Świętej Rity, drodzy Państwo. Dzisiaj mamy 26 kwietnia roku Pańskiego 2023. Chcielibyśmy dokończyć tą naszą dywagację, czy deliberację, czy mowę królewską, drodzy Państwo, z pierwszej części. W rycie, czy w natchnieniu świętego Stanisława, który był przyjmowany w pewnym momencie jako właśnie zjednoczyciel, tak? Którego kości się, tak mówi legenda, zrosły, i ten, który może zjednoczyć Królestwo Polskie, zjednoczyć wszystkich, którzy próbują działać, interesować się sprawami publicznymi w Polsce. My Słowianie mieliśmy zwyczaj wieców. I to różnych szczebli wieców, z wiecem walnym, zwanym później sejmem walnym. I od tego nie uciekajmy. To, co zrobiła Bolszewia, ten sejm to jest lipa oczywiście, tak? Bo to są sejmy partyjne, to są grupki partyjne, które przyjeżdżają do miasta, drodzy Państwo, i kradną władzę polityczną, drodzy Państwo, i to są ludzie obcy, którzy wmawiają Wam, Polakom, że Was reprezentują. To jest totalne oszustwo. Wyobraźcie sobie Kraków, tak? Jest Kraków, miasto na prawach powiatu. Ma kilkaset tysięcy mieszkańców, ma Radę Miejską, czyli odpowiednikiem Rady Powiatu jest. I czy ci radni powiatowi tutaj, radni miejscy, nie mogą sobie wybrać dwóch przedstawicieli, drodzy Państwo, do Sejmu Walnego, na Sejm Walny? No mogą. Takich miast w Polsce jest 66. Jest ponad 200, 280 około powiatów ziemskich. Czy w powiecie ziemskim Rada Powiatu nie potrafi sobie wybrać jednego przedstawiciela na Sejm, drodzy Państwo? I tu pada nieraz zarzut, i wtedy mamy 446 posłów. 9 posłów z polonijnych, 5 daje król. No po to daje właśnie, żeby mniej więcej wiadomo było, no po co jest zwoływany Sejm i tak dalej, żeby nie było anarchii. Bo są zarzuty, drodzy Państwo, że już tak są ludzie zniewoleni, kajdaniarze, że mówią, ale będzie anarchia, no jak to, wszyscy posłowie po jednym reprezentują powiat, no to czym oni się zajmą? Drodzy Państwo, to dzisiaj jest to anarchia, bo dzisiaj ten Sejm wygląda, jak wygląda, czyli nie ma tych sporów rzeczywiście, nie tyle one są właśnie polityczne, nie ma tych sporów merytorycznych, a są spory polityczne, a z tego wychodzą buble prawne, czyli wychodzi prawo antypolskie. Chodzi o to, żeby ci posłowie zajmowali się sprawami najważniejszymi i żeby to prawo było propolskie, tak? I to gwarantujemy, żeby Sejm, czyli Izba Poselska i Senat były izbami narodowymi, polskimi, reprezentującymi Polaków. Czyli nie mówimy Polska dla Polaków, ale mówimy Sejm dla Polaków, czyli Izba Poselska dla Polaków i Izba, drodzy Państwo, i Senat dla Polaków. Tam myślących po polsku jest bardzo niewielu, no może 5-10%, tak? Drodzy Państwo, to jest tragedia. Czyli Sejm, najwyższy organ, z którego wywodzi się rząd i inne instytucje, drodzy Państwo, jest reprezentowany przez garstkę Polaków. No na to nie możemy pozwolić. Dlatego mówiliśmy w części pierwszej, że musimy popierać ewolucję, nie rewolucję, i w tych wyborach parlamentarnych w tym roku koncentrować się na poparciu samorządowców. Drodzy Państwo, jacy by oni nie byli, bo za rok będą wybory samorządowe, więc możemy ich zmienić. Drodzy Państwo, i do Senatu swoich liderów popierajcie. I jakby to miało działać tutaj w Krakowie, na przykładzie Krakowa to powiemy. No więc, drodzy Państwo, Kraków deleguje dwóch przedstawicieli i ich pilnuje interesy Krakowa, tak? Miasta grodowego. No, ale ci radni składają się, to są przedstawiciele określonych dzielnic. No więc w dzielnicach są też wiece dzielnicowe, czy sejmiki dzielnicowe, drodzy Państwo, a w tych dzielnicach są osiedla, są wiece, sejmiki osiedlowe. I w ten sposób możemy dopiero robić karierę polityczną w mieście takim jak Kraków, że na osiedlu mamy zaufanie, idziemy do dzielnicy, do rady dzielnicy, w dzielnicy mamy zaufanie, idziemy do rady miasta, a w radzie miasta mamy zaufanie, idziemy albo do sejmiku wojewódzkiego, albo do Izby Poselskiej, tak? Drodzy Państwo, to jest takie oczywiste. Czyli nie metoda bezpośrednia, a pośrednia. I oczywiście jakby wyciskanie, kolejne tłoczenia najlepszych z najlepszych, tak? Ten system elektorski, elekcyjny, pośredni. Musimy to przyjąć do głowy. I wszyscy, którzy mówią, że będą się windować w tych wyborach bolszewickich bezpośrednio do Izby Poselskiej, są oszustami
i są złoczyńcami, drodzy Państwo, no bo pomyślcie sobie, człowiek bez kompetencji nagle decyduje o losach Polski, ale nie tylko o losach Polski, gospodarki i pieniądzów, tylko decyduje o waszym życiu i waszych dzieci. Czyli bez sprawdzania go w ogóle, tak? Nawet jakby to była jakaś najszlachetniejsza jakaś ekipa, jakiś ruch, windują się aż na sam szczyt, drodzy Państwo, bez terminowania, bez po prostu próby, tak? No to jest nie do przyjęcia. Dlatego z demokracji amerykańskiej, jakobińskiej, jako amerykańsko-francuskiej, drodzy Państwo, francuskiej, przejdźmy na demokrację polską, naszą tradycyjną, słowiańską. Demokracja słowiańska, demokracja królewska, drodzy Państwo. I to jest jakby dokończenie, taki suplement do tej części, o której mówiliśmy z Placu Wolnica, dalej jesteśmy w dzielnicy Kazimierz, Bawuł Słowiańskiej, drodzy Państwo. Święty Stanisław i nasi poprzednicy, nasi królowie. Drodzy Państwo, bez śmierci świętego Stanisława i bez, można powiedzieć, bez uczynienia z jego świętego, bez kultu świętego Stanisława, za czasów to jest Bolesława Wstydliwego, który tu rządzi. Drodzy Państwo, no ciężko byłoby odbyć ten proces zjednoczeniowy, który odbywał się bardzo szeroko. Tak, będziemy o nim często mówić jeszcze, żebyście zrozumieli. Czyli mieli pretensje do tronu, można powiedzieć, a już mieli książęta rozbici dzielnicowo, świadomość, że trzeba się jednoczyć. Tak, Henrykowie Śląscy, Przemysłowie Wielkopolscy, Świętopełkowie, czym szczuje Gdańscy, Bogusławowie Szczecińscy, drodzy Państwo. I tutaj, no tutaj też byli różni, to byli Leszkowie, Leszek Biały, Leszek Czarny, Bolesław Wstydliwy, drodzy Państwo. Oni mieli wszyscy świadomość zjednoczenia, a byli rozbici, tak jak my dzisiaj jesteśmy rozbici. I widzieli, że wchodzi Niemczyzna, tak? Widział to szczególnie Jakub Świnka, arcybiskup gnieźnieński, który pochodził ze Śląska, drodzy Państwo. I dzisiaj jeszcze raz z tego miejsca apelujemy do wszystkich zakonów, tak, które są niestety pod kontrolą masonerii. Apelujemy do hierarchów, którzy niestety są pod kontrolą masonerii i reprezentują niestety państwo kościelne, a w małej części Królestwo Polskie. I powtarzamy to, co powiedzieliśmy na Wawelu. Biada wam ci wszyscy, którzy udając chrześcijan, bo nie jesteście chrześcijanami, ci, którzy, a na pewno wyznania Jezusowego, ci, którzy odrzucacie Królestwo Jezusowe i Królestwo tu na ziemi. Nie jesteście. Prawdziwy chrześcijanin nie może odrzucać królewskości Jezusa. Nie może. Po prostu. Albo w Niego wierzycie w 100%, albo jesteście po prostu zdrajcami, jesteście Judaszami. Bo Jezus był królem. Czyli albo jesteście poddanymi i Jezusa i w Królestwie Polskim, albo nie. Tertio non datur. Nie możecie powiedzieć, że przyjmujecie aksjologię Jezusa dotyczącą życia pozagrobowego, Królestwa Niebieskiego, ale nie przyjmujecie Jezusa jako króla i jego namiestnika, tutaj króla na ziemi. To jest nie do przyjęcia. I nasi poprzednicy, Bolesław Wstydliwy, Leszek Biały, Leszek Czarny też, drodzy Państwo, ale też Przemysław II i Łokietek, wiedzieli, że tylko w tej formule królewskości, bo to będzie Panu Bogu, królewskości Jezusa i Maryi, w tym rycie możemy wskrzesić się, możemy odbudować Królestwo Polskie. I tu oczywiście musimy mieć pretensje. Tutaj mamy ołtarz 3000-leci, drodzy Państwo, i tu rzadko się mówi w ogóle o królewskości Polski. Hierarchowie unikają tego jak ognia. Nazwali się prymas Polski zamiast prymas Królestwa Polskiego legatu znany. Nazwali się episkopat Polski zamiast episkopat Królestwa Polskiego. Prymas zawsze był tym alter interrexem, drodzy Państwo, a nie jest, tak? I Polak rżnie głupa. Wojciech Polak rżnie głupa. I mówimy do niego: biskupie Polak, nie rżnij głupa. Biskupie Gondecki, nie rżnij głupa. I tu byśmy mogli wymienić tych biskupów multum, drodzy Państwo, tak? Ale w jakim sensie też apelujemy do naszego prymasa Jana Pawła Lęgi, który w tym Licheniu gęga i gęga, tak? I nie czuje jakby, że musi zająć się też instytucją też, państwotwórstwem też, a nie tylko gęganiem, tak? Z tego niewiele wynika, drodzy Państwo. Bardzo często wprowadzają was tutaj te wszystkie ruchy partyjne. Tu apelujemy też do osób świeckich, typu Dybu Gadowski na przykład, tak? Który jest z Krakowa. Nie dajcie się wmanipulować w jakieś szatańskie, satanistyczne, partykularne ruchy jakobińskie. Dziwimy się, że taki Gadowski nie może na przykład wpaść tu w Krakowie, w królewskim Krakowie, na po prostu na ustrój królewski. No dziwimy się, panie
panie Gadowski, że pan po prostu optuje jakiś PiS, jakieś tam ruchy, czary mary, drodzy panie, a tu pan w Królewskim Krakowie nie czuje tego nimbu, niech pan się przejdzie na Skałkę, niech pan się wejdzie tu do świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, niech pan się przejdzie do Bożego Ciała, czy w ogóle i do innej, do Świętego Krzyża, drodzy państwo, czy na Wawel, no przecież tam jest wszędzie są znaki królewskie, tak? I tu w królewskim mieście Kraków głosić jakąś bolszewię, no dla nas jest to niepojęte, tak? Niepojęte. Jest nam bardzo przykro z tego powodu. Robimy co możemy, drodzy państwo, jako król, też dla Krakowa i tutaj nie ukrywamy, że rozmawialiśmy ze kilkoma środowiskami i będziemy optować za tym, żeby tu wystawić dwóch kandydatów do Senatu z Krakowa. I oczywiście nie jesteśmy w stanie całą Polskę tutaj objąć, no objechać, bo na to są potrzebne siły i środki, a mamy skromne, drodzy państwo, póki co, chociaż król zawsze miał w obowiązku robić tak zwany objazd królewski, drodzy państwo, i to robimy generalnie, zauważyliście. Ale tu Kraków jako miasto królewskie, jako miasto koronacji królów, no musi być pod naszą szczególną opieką. I tutaj wołamy do świętego Stanisława, do świętej Rity, do świętej Katarzyny Aleksandryjskiej i do innych świętych, drodzy państwo, do świętego Jana Pawła II. Drodzy państwo, pomóżcie nam kolejny raz zjednoczyć te ziemię w Królestwo Polskie, Lechi. Pomóżcie nam. Dajcie nam tą łaskę, ale dajcie łaskę też tym, którzy no po prostu błądzą, naszym zdaniem, tak? Którzy nie mogą dojść do prostej konkluzji, że jesteśmy królewskim szczepem piastowym, lechijskim, drodzy państwo. Że ten bełkot, który się wylewa, tak? Że demokracja jest najlepszym ustrojem, nie ma lepszego. Nie, demokracja jest najgorszym ustrojem. Niech to przejdzie do historii, teraz to powiemy. Demokracja jest najgorszym, szczególnie liberalna, jest najgorszym ustrojem i nie ma gorszego. Nie ma gorszego, nie znajdziecie gorszego ustroju. Święty Tomasz mówił, że najgorsza monarchia jest lepsza niż najlepsza demokracja. Najgorsza monarchia, miałem na myśli pewnie monarchię autokratyczną, despotyczną. My jako leszczyńscy gwarantujemy, że nie jesteśmy, nie rządzimy w stylu autokratycznym. Drodzy państwo, jeszcze jedno. Na czym polegają złe rządy? Jaki jest obowiązek właściwie, można powiedzieć, rządzącego, władającego daną ziemią? Czy to jest królik, czy to jest król, czy to jest prezydent? Obowiązkiem rządzącego jest zapewnić jedność i sprawiedliwość, bo królestwo wewnętrznie skłócone upadnie, jak mówi Biblia. I teraz, drodzy państwo, czy bolszewia jest w stanie zapewnić jedność i sprawiedliwość? No jedność nie, bo promuje partie polityczne, czyli zachęca do politycznej awantury, awanturnictwa, czyli to jest gwarantowane, że bolszewia jedności nigdy nie zapewni. Bo to jest ryt amerykański, czyli jakobini, żerandyści, minimum dwie partie, demokraci, republikanie. To zdajecie państwo sprawę, że jedności tu nie ma, systemowo nie może być. No więc czy może być sprawiedliwość? No jeżeli są dwie opcje, tak? Jedna chce rozliczać drugą, to jakiej sprawiedliwości mówimy? Kazimierz Wielki osiągnął ogromny sukces podczas swojego królowania, bo zapewnił na tej ziemi sprawiedliwość. Statuty wiślicko-piotrkowskie i tak dalej, dwuinstancyjność sądów. Ten człowiek wiedział, że bez sprawiedliwości nic mu się nie uda. Czyli sprawiedliwość rozumiana jako słuszność, bo nie każdy może rozumieć tą sprawiedliwość taką Bożą, ale słuszność. Nie wszystko, co zgodne z prawem, jest słuszne. Justis, nie lex. Lex tworzą ludzie, tak? I tworzą niesprawiedliwe prawo, jak w czasie tej pseudopandemii. Tylko słuszność, justis, tak? Co mówili Rzymianie. Drodzy państwo, także musimy się kierować zasadą justi, słuszności. Tym się kierował właśnie Kazimierz Wielki. On nie był z wykształcenia prawnikiem, ale wiedział, że muszą być zachowane zasady słuszności. I dbał o wszystkie warstwy. O magnaterię, o szlachtę i o chłopstwo. Tak? Wszyscy muszą mieć zapewnioną sprawiedliwość, ale szczególnie sprawiedliwość, a szczególnie sądownictwo zinstytucjonalizowane jest powołane do obrony najsłabszych. Bo po co nam sądownictwo, które reprezentuje najsilniejszych? Bolszewi, sądownictwo reprezentuje bolszewie, najsilniejszych. Więc to jest lipa, to nie jest sądownictwo, tylko to jest instytucja do spraw wydawania wyroków. Czy tam jakichś decyzji, bo to nawet trudno, no wyroków niech będzie, wyroków orzeczeń. Drodzy państwo, to jest instytucja do wydawania orzeczeń. Bolszewicka instytucja, bo oni wydają w imieniu III RP, w imieniu Rzeczypospolitej. Oni nie wydają w imieniu króla. Niech was ręka boska broni, żeby wydawać, drodzy państwo. Więc żeby wydać w imieniu króla, król jakby sygnuje każdy wyrok swoim autorytetem. I sędziowie muszą wiedzieć, jak król
rozumie sprawiedliwość, tak? I tutaj miecz królewski był takim insygnium sprawiedliwości. Przed królem szedł miecznik i pokazywał, zawsze szedł miecznik przed królem, to znaczy w takich większych uroczystościach, i symbolizował sprawiedliwość, tak? Insygnia typu berło, które zastępuje troszkę miecz, jabłko, które symbolizuje Jezusa Chrystusa, i koronę, drodzy Państwo, i jest jeszcze miecz, czyli symbol sprawiedliwości. Nie waga, tak jak chce Bolszewia, nie ważenie, tylko miecz. To znaczy, jeżeli będziesz niesprawiedliwy, to stracisz życie nawet. Jeżeli będziesz wydawał niesprawiedliwe, bo taki człowiek, który wydaje niesprawiedliwe wyroki, niszczy państwo. I tu apel do sędziów, do korporacji sędziowskiej, tak, czy tych, którzy wykonują zawód sędziego, bo trudno powiedzieć, że oni są prawdziwymi sędziami, bo sędzia to jest ten, który po prostu umie rozsądzać spory i wydaje słuszne wyroki, drodzy Państwo. Ogarnijcie się, tak? Tu też apel do wojskowych, ogarnijcie się, tak? Bo Kazimierz Wielki zreformował tak wojskowość, stworzył chorągwie właśnie ziemskie, to co my, doktryna Grudniewskiego, promujemy, zreformował sądownictwo, tak? Stworzył instytucje dwuinstancyjności, drodzy Państwo, sądownictwo ziemskie też, drodzy Państwo, i wiele innych obszarów, tak? Wydawał na przykład statuty, statut żupny, tak, dla Bochni Wieliczki, i zyski kierował na Akademię Krakowską. Wiedział, że co mi z tego, jak nie będę miał elity, tak, więc złożył podwalinę, czy dał podwaliny pod Akademię Krakowską, a pieniądze były dedykowane, nie, że on musiał wysupłać, tylko nie konsumował zysków z Bochni Wieliczki, z żup solnych, tylko przekierowywał je na Akademię Krakowską, bardzo mądrze. Tak jak przyrost waluty na przykład emisyjnej powinno się kierować na siły zbrojne, drodzy Państwo. Jest to metodyczne kierowanie pieniędzy dedykowane, prawda? Im państwo bogatsze, tym większy strumień płynie na obronność. Proste, drodzy Państwo. I wiele, wiele innych rzeczy zrobił jeszcze Kazimierz, i my też chcemy zrobić w formule zjednoczeniowej, ale tutaj bez pomocy świętego Stanisława, bez modlitwy naszej i Polaków, drodzy Państwo, i to, żebyście się jakby z tego ogłuszenia, jakie codziennie z mediów próbuje zrobić z was, ogłuszyć was, próbuje takim obuchem uderzać, Bolszewia, że jączyć, tak? Czy popierasz takie pytanie, czy popierasz PiS, czy Platformę? Apage satanas, ani to, ani to. Ja popieram samorząd. Ja mieszkam na ziemi, mam swój powiat, mieszkam w mieście na prawach powiatu, mam swoją radę miejską. Oni są od tego, tak? Ja ich pilnuję, a oni pilnują przedstawiciela. Apage satanas, żadnej partii, żadnego ruchu, drodzy Państwo. Wszyscy te organizatorzy ruchu, łatwo ich sprawdzić jest. Bo jeżeli oni nie będą grali na lidera i nie będą chcieli iść do Senatu, to znaczy, że to fałszywy ruch. No bo jeżeli ktoś zakłada jakiś ruch, jakąś antypartię, jakiś ruch 16 i tak dalej, jest tam lider, to startuj do Senatu, chłopie. A jeżeli on mówi, że nie, no to jest fałszywy lider, to jest oszust. To jest człowiek, który prawdopodobnie działa na zlecenie. Więc nie wchodźcie w te plewy, nie dajcie się nabrać na te plewy, głosujcie na samorządy. Samorząd się w Polsce zorganizuje, jestem pewny. Tu apelujemy do samorządów powiatowych i do rad miast na prawach powiatu. Organizujcie się do wyborów. Wszyscy powinni się dać poddać weryfikacji, tak? Stworzyć te listy powiatowe, czy miast na prawach powiatu, czy rady miejskiej, i poddać się wyborowi do Izby Poselskiej, czyli do Sejmu. Tak nazywa Izbę Poselską Bolszewia. Drodzy Państwo, fałszywie oczywiście, ale to nieważne. Poddajcie się pod weryfikację, tak? Stańcie, spróbujcie odzyskać prawa polityczne, które Bolszewia wam skradła. Bo Bolszewia skradła wam wasze prawa polityczne, drodzy Państwo. Przyjechała do powiatu jakaś grupka partyjna z jakimś samozwańcem, liderem partyjnym. A jakim prawem on się ogłosił liderem partyjnym? Nikt tego nie wie. Żadnego tu nie było potwierdzenia jakiegoś lokalnego, prawda, czy ponadlokalnego, że może powstać taka partia, drodzy Państwo. Więc szaleją tu służby i loże, i oni przyjeżdżają do danego miasta, drodzy Państwo, i chcą wygrać i was reprezentować, tak? Czyli jak jakaś partia, jakiś kacyk partyjny, czy to jest Kaczyński, Tusk, Hołownia, czy jakaś jedna Polska, druga Polska, drodzy Państwo, jakieś tam ruchy, won z powiatu, won, jedź do innego miasta, won, drodzy Państwo, trzeba jakąś wyspę partyjną zrobić, niech tam sobie tworzą państwo, na jakiejś wyspie partyjnej, nie wiem gdzie, na Antarktydzie najlepiej może, albo nie wiem gdzie, drodzy Państwo, albo na Księżycu lub na Marsie. My tu się rządzimy odziemsko, my tu mieszkamy, my to potrafimy sobie wybrać przedstawiciela do rady, a ci z rady nas będą dalej reprezentować, tak, wybory pośrednie, bo oni ze swojego grona wybiorą najlepszego, a jak nie, to my ich raz w roku będziemy rozliczać, tak, i będziemy patrzeć, jak głosuje nasz radny z naszej dzielnicy i jak głosuje nasz radny z naszego osiedla. A jeżeli to są miasta na prawach powiatu, to z naszej wsi, z naszej gminy, z naszego miasta. Drodzy Państwo, to jest wszystko bardzo proste. Także
drodzy Państwo, modlimy się do Święty Stanisława. Święty Stanisławie, módl się za nami, stawiaj się za nami, oręduj się za nami. Matko Boża, oręduj za nami. Jezu, oręduj za nami. Drodzy Państwo, Laudetur Jezus Chrystus Rex, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Król i Maria Królowa Zawsze Dziewica. Z Bogiem.